Maciej, nie w takich okolicznościach chciałem zrobić z tobą wywiad. Ostatni odcinek specjalny. No i niestety nie ukończysz tego rajdu. No niestety nie ukończę. Spektakularnie zakończyłem znowu zawody. Ale cóż, tak bywa. Za szybko na hopę najechałem. Wybiło zawieszenie tylne, pociągnęło nas bokiem i rolowaliśmy. Drugie miejsce wisiało w powietrzu. No właśnie, tak wisiało i nie dowiozłem. Niestety bardzo fajnie mi się jechało. W ogóle dawno nie jechałem żadnego rajdu, dawno nie jechałem z pilotem. To wszystko zacząłem sobie przypominać i jak złapałem fajne tempo, to już chyba chciałem znowu za szybko i efekt widać tam w krzakach. No a coś patrzyłeś na samochód, jakie uszkodzenia? Czy uszkodzenia takie chyba powierzchowne, mam nadzieję. Klatka nie jest ruszona, drzwi, klapy, maski, no jakieś takie pierdoły do wymiany i będzie jeździł. Kiedy się widzimy? No to jest, myślę, że jeszcze się pojawię tutaj na kolejnych rundach, ale nie mogę obiecać, że na następną, bo priorytetem jest Rallycross, będę jechał Mistrzostwa Polski, także tutaj na pewno jeszcze się pokażę w tym sezonie. A w Rallycrossie coś ciekawego planujesz na ten sezon? Cały cykl Mistrzostw Polski planujemy, Citroenem w superkarach, także zobaczymy. To miał być treningowy przejazd, żeby trochę się przypomnieć sobie jazdy po szutrze, no ale cóż, tak bywa. Trening w sumie się udał, bo ponad 20 km najechane. Tak, tak, mega fajnie. Wczoraj jeszcze jeździliśmy ten testowy odcinek, także troszkę się najeździłem, właśnie tempa złapałem i przesadziłem. Cóż, takie to są sporty. Super, że jesteś w dobrym humorze, no i widzimy się na kolejnych rundach. Tak jest, na pewno się pojawi.